Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Dyskusje o filmach. Jest to odcinek 6, w którym chcielibyśmy porozmawiać o różowych latach 90., czyli That's 90s Show, taki angielski tytuł, ja wolę chyba angielski tytuł, a rozmawiać będę o tym z kobietą, która zajmuje się, powiem tak zawodowo, śmiechem. Witaj, Mario. Witam, cześć. Twoje nazwisko to, ty się nazywasz Maria Kmita i prowadzisz Optymisja, to jest podcast, to jest... Tak, firma Optymisja zajmuje się warsztatami humoru, pozytywnej psychologii i optymizmu dla firm. Prowadzę też podcast Optymisja, który jest takim bardzo krótkim podcastem o właśnie o humorze, o analizie żartów, tego typu rzeczy tam są i współprowadzę jeszcze Poprawczaka Nastroju. Mhm. To jest profil o humorze rysunkowym na Instagramie, gdzie razem z koleżanką tworzymy taki oryginalny humor rysunkowy. Dodatkowo jeszcze właśnie wydałam książkę Poprawczak Nastroju. Także trochę się dzieje u mnie. No i chyba takie najbardziej charakterystyczne jest to, że prowadzę przedmiot humor i pozytywna psychologia dla studentów medycyny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. No widzisz, ja słuchałem twojego podcastu, dwóch odcinków, bardzo mi się podobał odcinek o sucharze i drugi odcinek też chyba był taki jak zepsuć żart? Tak, w 10 prostych krokach. Tak, 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 też bardzo taki praktyczny, tak. Czego nie robić. Teraz przechodząc już do tego serialu, za chwilę może zapytam cię też, czy wolisz polski czy angielski tytuł, ale chciałem zacząć właśnie od humoru. Słyszałem kiedyś, ja się zajmuję historią, tak też podcastowo, i słyszałem kiedyś, że najstarszy żart to jest szedł grubas i się wywalił. Czyli to jest taki najniższy humor takich najniższych lotów, że tak powiem. Po prostu komuś zdarzyło się coś przykrego i my się śmiejemy z tego. W tym filmie przedstawiającym Walka o ogień tam było chyba. Tam też była taka scena, gdzie komuś spadł kamień na głowę i zaczęła mu krew lecieć, a ci inni zaczęli się śmiać. Mhm. I teraz ktoś mógłby powiedzieć właśnie, że ten pierwszy serial, różowe lata 70., That 70s Show i teraz ten nowy, 90. lata, że to też jest humor taki bardzo niski. Bo jeżeli mówi się o literaturze, jest ta literatura pop i ta literatura taka wyższa, nie? Czy o humorze też tak się mówi? No na pewno są różne rodzaje humoru, różne poziomy. I teraz tak, zależy do czego się porównamy, prawda? Bo to zawsze w porównaniu wychodzi, co jest jakie wobec czegoś innego. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą takich żartów, przekomarzanek w tym filmie, czyli jedna osoba wbija jednej szpilę, druga czy tam odbija piłeczkę, powiedzmy, tak to się mówi, taki ping-pong słowny tam następuje. Natomiast tam nie ma dużo takich żartów związanych z humorem fizycznym, w tym sensie, że ktoś się wywala i się z tego śmiejemy. To nie jest taki prosty humor typu slapstick comedy, czyli kiedy ktoś się poślizgnie na bananie i się śmiejemy. To jest taki humor dziecinny, prawda, kiedy wywalamy się i się śmiejemy z tego. Często następuje śmiech dlatego, że nie wiem, jak inaczej zareagować w takich sytuacjach. No ktoś nagle się wywalił i wcale nie śmiejemy się często z tego, że on jest w trudnym położeniu, że komuś się stała krzywda, tylko śmiejemy się z tej sytuacji, że się po prostu nie spodziewaliśmy, że ktoś nagle... Taki nerwowy śmiech. Tak, wywali. Więc też trzeba pamiętać o tym, że śmiech to jest reakcja obronna. Bardzo często w życiu, kiedy nie wiemy, jak zareagować, używamy właśnie tego śmiechu. Śmiech też występuje często w sytuacjach totalnie nie do śmiechu, właśnie z tego powodu, że staramy się zakamuflować jakieś swoje uczucie zawstydzenia czy dyskomfortu. To mogą być pogrzeby, to może być wizyta u ginekologa. Wtedy zaczynamy trochę żartować, żeby oswoić się z daną sytuacją. Więc tutaj bywa różnie. Natomiast same lata i 70., i 90. bardzo mi się podobają. Bardzo lubię rolę Reda. To jest taki typowy ojciec, który wie wszystko najlepiej, który jest surowy, który ma zawsze jakąś ripostę.
i ustawia wszystkich do pionu, także chyba głównie właśnie jego rolę lubię w tym serialu. W tym starym serialu 70. lata tam była właśnie ta walka między tym młodym pokoleniem a tym starym, czyli na przykład Red i jego syn Eryk, ale w tym nowym serialu dochodzi jeszcze jakby trzecie pokolenie, czyli mamy... Także tutaj to się zwiększyło, nie? Tak, teraz mamy jeszcze dzieci, czyli mamy jeszcze wnuki i to jest już pokolenie tych lat 90. Natomiast ciekawe jest to, że znowu musimy się cofnąć w czasie, bo to nie jest na bieżąco, jakby w tych realiach, co teraz znamy, tylko znowu są to lata, które już no, były 30 lat temu, ale też jest to bardzo ciekawe, bo zaproszeni są różni aktorzy, prawda, którzy byli w tej pierwszej części, więc mamy jakąś kontynuację, jakiś punkt zaczepienia, więc wydaje mi się, że dla fanów lat 70., lata 90. są niezłą gratką, no i taką fajną kontynuacją serialu. No jedyny, który nie został zaproszony, to ten, który grał Hajda, nie? Czyli no właśnie Dany... dlaczego? Ja nie mam pojęcia. Nie? Wiesz co, on grał razem z tym Kusznerem, oni grali w takim serialu The Ranch, nie wiem jaki jest polski tytuł, i tam trzy kobiety oskarżyły go o gwałt. O Jezu, naprawdę? Także ta sprawa nie została... wyjaśniona. Wyjaśniona jeszcze, no ale jeżeli jedna kobieta by kogoś oskarżyła o gwałt, to myślę, że można mieć wątpliwości, ale jeżeli trzy różne kobiety, no wydaje mi się, że to chyba raczej pewne jest, nie? Ale oczywiście wyroku nie ma jeszcze. No rozumiem, że twórcy serialu nie chcieli ryzykować i zapraszać kogoś, kto jest akurat w procesie, że tak powiem, w takim oskarżeniu. No to teraz to zdecydowanie rozumiem. Natomiast reszta jest, inaczej trochę wygląda. Trochę się zmienili, ale nie aż tak strasznie, wydaje mi się. No i oczywiście Kelso jest dosyć taką charakterystyczną postacią, takim sympatycznym głupkiem. To jest właśnie taka ciekawa postać i takie postaci często występują w komediach, prawda? Że mamy często właśnie taką czy głupią dziewczynę, czy głupiego chłopaka, którzy są jednocześnie sympatyczni. To, co powiedzą, jest śmieszne, bo sami siebie często ośmieszają w tym humorze, więc to jest też fajne. A tobie się co podoba najbardziej w tym serialu? Ach, wiesz co, to chyba trudno powiedzieć. Ja chyba lubię ten wątek, który był pomiędzy właśnie Erykiem i Doną. Jest taki, jest fajny, bo on jest taki... To jest karykatura. I w ogóle może warto zacząć od tego, że stacją, która to wydała, był Fox, czyli to jest stacja taka bardzo konserwatywna, bo na przykład Fox News to jest ta stacja, która była za, którą wielu oskarża, że tam, że Donalda Trumpa dzięki temu wybrali. Ale mimo wszystko oni potrafią się sami z siebie śmiać, co na przykład widać w The Simpsons, tam na przykład Fox News jest często ośmieszany, sami siebie ośmieszają. Aha, bo mają dystans. A w tym serialu, przecież w 70s Show, tam była kwestia palenia tej marihuany. Tak, tak, i to dosyć gęsto, często. Tak, i to jest coś, czemu konserwatyści są w zasadzie przeciwni. Za tym jest ta druga partia, demokraci, nie republikanie. Tak. I to jest aż dziwne, nie? Że to w takiej stacji pojawiało się coś takiego. I to mi się właśnie podobało, że w tym serialu było ośmieszanie pewnych rzeczy. Na przykład Red Foreman to jest człowiek, to jest konserwatysta, który był na wojnie w Korei, który ma problemy na przykład z rasą żółtą. Ale to jest tak na śmiesznie pokazane, nie? To nie jest... Z kolei Eryk, czyli ta postać męska, jest tutaj bardzo taka zniewieściała. Tak, tak, w przeciwieństwie do ojca. Prawda? A z kolei Donna jest taka... I chyba to, wiesz, było właśnie fajne, że tu właśnie pokazano taki związek, no nietypowy dosyć. Tak, tak, te stereotypy też zagrały pięknie, bo pewnie przyznasz mi rację, to małżeństwo Reda i Kitty to jest takie stereotypowe małżeństwo stare, gdzie ona jest taką śmieszką, cieplutką, jest w domu, gotuje obiadki, wszystkich przytula i cały czas zabawia, a Red to jest taki trochę zgorzkniały, krytyczny,
wszystko wie lepiej, potrafi każdego do pionu postawić, jest wymagający wobec innych, więc tutaj ta parka jest taka, myślę, że wiele z nas może się odnieść do rodziców bądź dziadków, którzy w takim stylu właśnie nas czy naszych rodziców wychowywali. I to jest fajne. Stereotyp ten odwrócony jest właśnie tutaj przy okazji Eryka i Dony, czyli on jest taki bardziej zniewieściały, ona jest większą taką twardzielką. Bardzo mi się podoba w tym pierwszym odcinku nowego serialu lata 90. ona z tymi walizkami, tak. prawda, 10 walizek, a z kolei Eryk puste ręce, w ogóle bez problemu, nie musi nic dźwigać. Znaczy, wiesz co, w ogóle fajnie, że zaczęli z tego, bo zaraz w pierwszym odcinku pojawiają się i Dona, i Eryk, i oczywiście pojawia się ich córka. Tak. I tu jest też fajna też kontynuacja jest, że ona ma na imię Leia, czyli jest nawiązanie do Star Wars. Oczywiście, tak. I to naprawdę pasuje do tego, bo przecież Eryk jest wielkim fanem Star Wars. Fanem albo fanatykiem. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Ale teraz wracając do tego, co na początku zasygnalizowałem, ty lubisz to polskie tłumaczenie, to dodanie tego słowa różowe, bo to tak mi to zupełnie nie pasuje. Znaczy w ogóle ja uważam, że historia tłumaczeń polskich, jeżeli chodzi o filmy i seriale, to jest odrębna w ogóle dziedzina, z tego można by było doktorat zrobić. My często przekręcamy tak bardzo, że chyba tylko Titanic został przetłumaczony właściwie, ale zależy właśnie, co chcieliśmy osiągnąć, bo te różowe lata 70. jeszcze pasowały, bo to był bardzo w ogóle ciekawy etap te lata 70. w Ameryce, to był taki hipisowski ruch, więc wydaje mi się, że te różowe to jeszcze wtedy pasowało do tego kontekstu. Natomiast dlaczego 90. różowe? No bo kontynuacja. No właśnie, to już nie można było zmieniać chyba tego za bardzo. Nie wiem, jak tobie się bardziej podoba, jakby było, że te, jak ty mówiłeś, ten program z lat 90. czy bo wiesz co, bo ja to rozumiem właśnie w ten sposób, że tytuł miał brzmieć That 70s Show, czyli że po prostu tytuł miał być ten serial z lat 70. Taki po prostu miał być. Czyli to miała być, już sam tytuł wskazywał, że to będzie parodia serialu z lat 70. I ten angielski tytuł tego nowego to znowu jest, ma być parodia serialu z lat 90. I no ale już niestety tak ktoś tak kiedyś przetłumaczył i rozumiem, dlaczego teraz ten nowy też nazwali różowe lata 90. I no niestety. No, to już po ptakach, ale wydaje mi się, że fajnie jest w ogóle dla tej ekipy, że mogli jeszcze raz zagrać ze sobą. Szczególnie uważam ta para Red i Kitty, no naprawdę są świetnie dobrani. Ta aktorka jest niesamowita w graniu takiej mamuśki pełną parą i ma tyle w sobie w ogóle gestów, tyle taką mimikę bogatą, że warto ją znowu zobaczyć w akcji naprawdę. Tak, tak. A słuchaj, a ty ten stary serial oglądałaś po polsku czy po angielsku? Może tutaj jeszcze w Anglii? Wiesz co, chyba po polsku oglądałam, ale ja zawsze oglądam z lektorem, nie z lektorem, Boże, tylko jak to się mówi. Z napisami? Z napisami, tak. Ja zawsze z napisami oglądam, lubię słyszeć oryginalny język, więc też właśnie się często wsłuchuję w te tłumaczenia, jak to jest. No zawsze to jest wielka sztuka, przetłumaczyć humor, żeby pozostał humorem. Czasami się tłumaczy nawet to, co nie jest śmieszne na śmieszne w komediach, żeby, prawda, był taki utrzymane takie tempo, prawda? Tak się stało też w Shreku chociażby, nie? Że... No, Shrek, powiem ci, być może jest nawet śmieszniejszy polski. No dokładnie, to dokładnie. Więc to jest sztuka sama w sobie, prawda? Tłumaczyć komedię, żeby były zrozumiałe w innych językach, w innych kulturach. Często pewne żarty są nieprzetłumaczalne, po prostu, bo dotyczą jakiejś bardzo mocno zakorzenionej sprawy związanej nawet z danym rejonem, niekoniecznie z danym krajem, więc tutaj po prostu te żarty upadają i trzeba coś nowego wymyśleć i to jest zawsze wyzwanie, ale no na razie
Ja dopiero zaczęłam ten serial lata 90., więc na razie mi się bardzo podoba. I cieszę się, że... Czyli nie będziemy spoilerów robić dzisiaj. Nie, chyba nie, chyba nie. Chyba chcesz. Nie. To nie będę spoilerował, bo bym spoilerował i tobie, i słuchaczom. No właśnie. Także zobacz sobie do końca. Ja z kolei, wiesz co, ja ten serial stary oglądałem stosunkowo niedawno, bo ja go obejrzałem 3 lata temu i ja go obejrzałem sobie po hiszpańsku. Ja się uczę hiszpańskiego teraz i sobie dałem taką zasadę, że mogę oglądać na Netflixie ile chcę i jak długo chcę, pod warunkiem, że to jest po hiszpańsku. Bardzo dobry pomysł. I wiesz co, no wydaje mi się, że nie przeszkadzało mi to, także śmiałem się, bardzo mi się podobał tamten serial, zresztą ten nowy też sobie obejrzałem właśnie w hiszpańskim, latynoskim, bo tej wersji się uczę tego języka i pasuje mi, nie? Także jest ten. I teraz takie najważniejsze pytanie mam do ciebie. Jasne. Dla kogo jest ten serial? Czy to jest serial właśnie dla nas, którzy oglądaliśmy ten wcześniejszy, bo tu jest dużo kontynuacji, dowiadujemy się, co się wydarzyło z tym małżeństwem, z tamtym, co tam się wydarzyło z tymi ludźmi, czy to jest właśnie dla nowych osób? Ja myślę, że i to, bo tak jedni chcą zobaczyć, prawda, z powrotem starych aktorów, chcą zobaczyć pewne postacie, z którymi się jakoś związali, zobaczyć, jak dalej się potoczyły ich losy, bo przecież zawsze jesteśmy ciekawi, jak po zakończonym serialu, co by się działo, gdyby. Mhm. Ale też uważam, że wprowadzone fajne nowe postacie, które, zobacz, bardzo kontrastują ze sobą i na tej podstawie też się buduje humor w filmach, czyli te dzieciaki, które są bardzo różne, niektóre są chujonami, niektóre są bardzo popularne, niektóre są krzykliwe, inne są bardziej spokojne i tak dalej, więc ta różnica w tej wyrazistości postaci też jest fajną podstawą do budowania właśnie tego komizmu, który tam się odgrywa. No ale też właściwie wszystkie komedie, które bazują na sytuacji, bo to jest taka komedia sytuacyjna, są jak najbardziej dla wszystkich, bo tam z tych sytuacji wszyscy się możemy śmiać i możemy do tego podejść jako rodzice, którzy się śmieją z wychowania dzieci, z wyzwań związanych z wychowaniem dzieci i jako była młodzież, która przecież robiła różne numery rodzicom, możemy się też do tego odnieść. Niektórzy mogą nawet z perspektywy dziadków już patrzeć na ten cały bałagan i z wielką satysfakcją, jak to karma wraca przecież. Także zdecydowanie nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że to może być w pewnym stopniu rodzinny serial. Tak. No ale wyobraź sobie, że teraz jest jakaś młoda osoba, nie wiem, tam 15, 16 lat, nie wiem, czy komuś takiemu można to zaproponować. Chyba tak, nie? Bo to jest chyba dla tego wieku. I czy takiej osobie zachęciłaby się do oglądania tego nowego, czy raczej tego starego? Dobre pytanie. Ja myślę, że tu nie ma już aż takiej różnicy, bo to jest tak, obie są tak oddalone w czasie dla nowego pokolenia, które śmiga na smartfonach, które po prostu żyje w świecie internetu, więc ani lata 70., ani 90. nie ukazują rzeczywistości, którą zna dzisiejsza młodzież. Tak naprawdę to jest dla nich i tak odległy jakiś bardzo prehistoryczny okres i tu pod tym względem oczywiście ściśle technologicznym, no i modowym pewnie. Natomiast to, jakie problemy ma młodzież, jakie rozważania, jak wyglądają przyjaźnie, jak wyglądają pierwsze miłości, jak wyglądają relacje z rodzicami. No to są takie rzeczy, które się nie zmieniają aż tak strasznie dramatycznie w czasie i możemy się wszyscy do tego wciąż odnieść, więc pod tym względem jak najbardziej 15-latkowie dzisiejsi mogliby zrozumieć i docenić ten serial. Ale który myślisz, że bardziej by im się podobał? Oczywiście zgadujemy, nie? Ten starszy czy ten nowszy? To znaczy właśnie jestem ciekawa, czy ze względu na to, że tamten starszy no już miał jakąś sławę, prawda, już był jakiś rozreklamowany, to może bardziej by chętniej zobaczyli tamten serial, bo i lata 90. to są lata, w których nawet się jeszcze nie urodzili ci, co mają dzisiaj 15 lat. Tak naprawdę tutaj nie oglądaliby i tak bieżącego świata. Więc no to jest bardzo dobre i trudne pytanie, muszę powiedzieć. Trzeba było się, by się zapytać chyba kogoś młodego. Dzisiejszej młodzieży. To jest taka trudna rzecz, nie?
tutaj kontynuowano dużo wątków. Ja widzę, że w ten nowy serial, on w zasadzie pokazuje wiele scen, to jest w zasadzie kopia tych starych scen, czyli mamy nowych bohaterów, czyli jest piwnica, jest ta wieża, na której się tam pojawiają. Tak, zdecydowanie. Czyli podobne miejsca, nawet no, te różnice między postaciami, prawda, są bardzo podobne w tym sensie, że w jakiś sposób próbowali ich tutaj skontrastować. No i oczywiście też dialogi, no niby są podobne, ale oczywiście inne. W tym sensie, tak jak na początku mówiłam, to jest takie troszeczkę odbijanie piłeczki cały czas. Jedna osoba coś tam dowali drugiej, druga pierwszej. Powstaje z tego no, dużo zamieszania i śmiechu. I też widać już na samym początku ten zarys tych postaci, że jedne będą na przykład tylko sarkastycznie komentować jakąś sytuację, jakąś ciętą ripostą pod koniec, a inne będą prowokować humor, czyli po prostu na przykład ten syn Kelso, prawda? Będzie raczej taki prowokator, który będzie troszeczkę się ośmieszał, dzięki temu nam będzie wesoło, natomiast raczej nie będziemy się po nim spodziewać jakichś górnolotnych żartów. No, więc jest to faktycznie i kontynuacja, i też jakaś nowość, bo wiadomo, że dialogi musiały być nowe. No, chociaż Red z uporem maniaka dalej swoją teorię kopnięcia w tyłek, prawda, tam serwuje od samego początku. Także jest to, no bo to są takie standardowe, prawda, najważniejsze chyba kwestie wychowawcze, które muszą ciągnąć się przez pokolenia. Tak, tak. No ja w zasadzie troszeczkę się obawiałem, bo dzisiejsze kino czy telewizja także ma dużo takich wątków tych feministycznych i dużo wątków LGBT, które są tak na siłę wstawione. Bałem się, że w tym serialu będzie podobnie, bo tutaj mamy jedna z tych postaci nowych, ta dziewczyna, która mieszka tam, gdzie kiedyś mieszkała Donna. Tak. Ona jest feministką. Z kolei mamy postać takiego najmłodszego aktora, który jest gejem, ale wydaje mi się, że to nie jest zrobione zbyt mocno. Nie wiem, co sądzisz o tym, że to nie jest tak jak... Wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym. Też nie znam takich filmów, gdzie byłyby aż takie strasznie wyraziste postacie mniejszościowe, ale uważam, że to jest zawsze ubarwienie. Zawsze ta różnorodność daje też różne możliwości, prawda, dla scenariusza chociażby. Im bardziej różne są postacie, im bardziej różne reprezentują wierzenia, czy modę chociażby, czy styl ubierania się, to zawsze jest to takie wzbogacające i można się do tego jakoś fajnie odnieść właśnie w dialogach. Natomiast gdyby było wszystko na jedno kopyto, gdyby wszyscy byli po prostu kopiuj i wklej, no to byłoby nudno. No. Tak, tak. Nie, bo ciekawe jest to, bo ten nowy serial jest własnością Netflixa. Netflix jest producentem. Ten stary był produkowany właśnie przez Foxa, ale nie wiem, czy wiesz, że w tym starym serialu tam jest ten pocałunek homoseksualny, tamten jeden chłopak, który chciał poderwać Eryka. A już nie pamiętam tego aż tak było. To było pierwszy pocałunek właśnie taki w historii. Naprawdę? Telewizji, tak, tak. I to też jest właśnie dziwne, że Fox coś takiego zrobił, tyle że później nie ciągnęli tego wątku. Ten wątek później tam się w zasadzie urwał, chociaż ten aktor podobno chciał tam dalej grać. Nie wiem, czy to była kwestia widzów, którzy może tej stacji nie chcieli tego, czy nie. W każdym razie tutaj mamy ten nowy wątek i no ja bałem się, że to będzie tak zbyt mocno zrobione, ale wydaje mi się, że są ciekawe rzeczy, tym bardziej, że śmieją się tak, że to nie jest w znaczeniu takim, wiesz, że się komuś wmusza na przykład feminizm, tylko że z tego feminizmu też się tak troszeczkę śmieją tam. Czyli to... Wiesz, to w komediach jest fajne to, jak każdemu dostaje po trochę, po równo. Tak, dokładnie. Prawda? Natomiast źle się dzieje, jeżeli wszystko jest na jedną szalę, czyli żarty są na przykład tylko w danym kierunku, tylko w kierunku reprezentantów danej mniejszości, to jest takie niebezpieczeństwo, że się to odczyta, że jest to jakaś nagonka. A jak po równo każdy dostaje, to na zasadzie takiego przyjaznego odbijania sobie po prostu piłeczki,
No to też pokazuje dystans, prawda, do różnych Dokładnie. spraw. I myślę, że znowu wrócę do tego ubarwiania, że jest to jakaś taka fajna różnorodność. Tak, tak. No bo jak powiesz najpierw dowcip o sobie, z samego się siebie będziesz się śmiać, a potem dopiero powiesz o kimś, to tamten ktoś się nie może obrazić, bo... Tak, no jest to takie na pewno sprawiedliwe bardziej, prawda? Tak mi się wydaje, że jeżeli każdy dostanie po uszach, to nie ma takiego wrażenia, że ten humor jest jakiś taki jednostronny, że nie wiem, czy reżyser, czy scenarzysta jakoś tutaj kogoś bardziej popierają, a kogoś mniej, tylko jest taka równowaga i to jest chyba dobre. No i powiem ci, właśnie tego się obawiałem, że na przykład serial będzie się wyśmiewał z postaw na przykład, nie wiem, tam chrześcijańskich, jakichś takich bardziej prawicowych, a z kolei będzie tam promował jakby to, a tak jak powiedziałaś, jest porówno, wszystkim się dostaje, nie? Wszyscy Tak, są wyśmiewani. Tak. No zobacz, na przykład postać Reda jest bardzo silną postacią, taka silna męska postać, takiego typowego łojca, ale jemu też się czasami obrywa w różnych tam komentarzach, które do niego lecą, czasami od Eryka, czasami od Kiki, także gdzieś tam go też sprowokuje jakiś dzieciak i jest to fajne, bo tutaj jakby ta moc jest rozłożona, prawda? Nikt nie jest zbyt taką dominującą postacią, również jeżeli chodzi o humor, to też jest fajne. Tak, tak. A na którym odcinku ty teraz jesteś? Ja jestem chyba na trzecim dopiero. Wstydzę się, ale nie mam czasu specjalnie ostatnio i muszę to nadgonić, ale obiecuję, przysięgam, że się wezmę za siebie. Tak, ale kończąc już, polecasz ten serial do obejrzenia? Znaczy ja w ogóle polecam wszystkim komedię. Ja ogólnie całe życie oglądam tylko komedię i wszystko, co śmieszne. I to jest piękna, piękna samoobrona przed rzeczywistością, bo tak naprawdę nas z każdej strony atakują różne złe informacje, a komedia to jest coś, co daje nam taki po prostu relaks od ręki. My po prostu zanurzamy się w świecie, czasami może głupiutkim, czasami może zbyt łatwym, czasami zbyt beztroskim, ale też tego potrzebujemy, prawda, żeby po prostu się zrelaksować, odmurzyć, rozbawić i przeżyć coś fajnego przed zaśnięciem. Zdecydowanie nie polecam horrorów, dla mnie to jest coś okropnego. Tak, tak, szczególnie przed zaśnięciem. Tak, tak. Horrory to już tylko rano najlepiej oglądać, tak. Żeby się probudzić zamiast kawy. Aha. A co sądzisz o horrorach, komediach? Wiesz co, widziałam parodię horrorów 20 lat temu ostatnim razem i to był ten słynny parodia Krzyku. Pamiętam. Natomiast zrobione to było w ten sposób, że to było tak niesmaczne, takie wulgarne. I ja pamiętam, czyli jednak jest humor, który uważasz, że jest zbyt niski dla ciebie. Jest, ja akurat osobiście, ale każdy może uważać inaczej, bo to jest związane z naszymi preferencjami. Ja uważam, że humor, który jest taki zbyt seksualny, taki wulgarny, aż lub dotyczy jakichś takich rzeczy obrzydliwych, na przykład śmiejemy się z żygania, czy z jakichś takich no nieprzyjemnych, no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Rozumiem, o co ci chodzi, nie? Mi w tym nowym serialu, nie wiem, czy doszłaś do tego, jest taka scena, gdzie oni idą kupić basen z jacuzzi. To była chyba najśmieszniejsza scena. A to jeszcze chyba nie dotarłam tam. No to przed tobą jeszcze jest, to jest fajne. Były takie momenty, kiedy widziałem, że ci nowi aktorzy, no, nie grają za dobrze, ale wydaje mi się, właśnie nie mogłem znaleźć, bo zniknął niestety z Netflixa, nie wiem, czy specjalnie to zrobili, żeby ludzie oglądali 90, zniknął ten 70. Aha, no ciekawe. I chciałem sobie zobaczyć, jak ci aktorzy wypadali w pierwszym sezonie, czy też to tak... To byli naprawdę bardzo, bardzo młodzi wtedy aktorzy, mimo że dzisiaj to są aktorzy, którzy mają olbrzymie sukcesy na koncie, to wtedy oni byli, nie wiem, czy nastolatkami, ale na pewno byli bardzo, bardzo młodzi. Jest ciekawa jest różnica pomiędzy wiekiem bohaterów, bo Eryk, kiedy był pierwszy sezon, miał 17 lat, jego córka teraz, Leia, w tym serialu, kiedy się zaczyna ten pierwszy sezon, ona ma 15 lat. Okej.
Czyli wydaje mi się, że to chyba ten wiek głównej bohaterki chyba świadczy o tym, że to jest chyba dla tego wieku, nie? A tamten był chyba troszeczkę starszy wtedy, także... No. Bo też można wielopokoleniowo spojrzeć na serial, prawda? Że dla każdego coś tam się znajdzie. Natomiast tak, oczywiście, że głównymi bohaterami jest młodzież, więc to powinien być głównie młodzieżowy serial i ta tematyka no, imprezowania zawsze przewija się w serialach młodzieżowych jako główny chyba element i no i wiadomo, różne zakazane rzeczy i bunt i próbowanie różnych i pierwsze romanse i tak dalej, to jest zdecydowanie takie najważniejsza baza tego centrum, epicentrum. Tak. No ja w każdym bądź razie polecam ten serial, szczególnie polecam fanom That 70s Show, czyli różowych lat 70., bo no tutaj jest kontynuacja, dowiadujemy się, co się dalej dzieje z bohaterami. W zasadzie pojawiają się chyba wszyscy, naprawdę wiele postaci, no poza Hyde'em. Troszeczkę szkoda, bo Hyde'a bardzo lubiłem, no ale rozumiem, dlaczego nie zdecydowali się. Znaczy, jeżeli go oczyszczą z zarzutów, to wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby doszedł do tego serialu, czy już jest nakręcony cały i nie dokręcają odcinki. Wiesz co, z tego co słyszałem, podobno on miał zagrać i podobno w ostatniej chwili wypisywali go, także w ostatniej chwili musieli zmienić scenariusz tutaj, żeby go wywalić niejako. Nie wiem, ile on tam miał grać, ale podobno miał się pojawić, nie? Ale widzisz, z drugiej strony ciężko by było kogoś na zastępstwo, więc skoro jesteśmy przyzwyczajeni do konkretnych twarzy, do konkretnych postaci, no to nie dałoby rady chyba kogoś innego wziąć na to miejsce, zastąpić go, bo on był bardzo, bardzo specyficzny, prawda? On jednak grał taką wyjątkową postać tutaj i trudno było to chyba chociaż wydaje mi się, że teraz właśnie ta feministyczna sąsiadka, która mieszka tam, gdzie mieszka Leia, że ona właśnie ma być kimś takim właśnie, kto... Wyrazistym bardziej. Tak, kto takim komentuje i kto daje takie właśnie ostre riposty. Takie jak Hyde właśnie, nie? Tak. No i to jest też potrzebne, prawda? Żeby właśnie była ta różnorodność humoru. Tak jak mówiliśmy, niektóre postacie będą takim głupkowatym humorem nas śmieszyć, inne bardziej takim skomplikowanym i wyrafinowanym, jeszcze inne humorem fizycznym, czyli śmieszne miny, śmieszne gesty, więc to bogactwo komediowe jest bardzo ważne, żeby to ciągle nie było to samo. My chyba sobie nie wyobrażamy, żeby na przykład był humor tylko fizyczny w komedii. To by było męczące już po jakimś czasie. Dokładnie, dokładnie. Także my jako fani tych 70. polecamy ten nowy, czyli te 90. Zgadzam się. Bardzo by mnie interesowało, co wy, słuchacze, szczególnie myślę o młodych słuchaczach, którzy szczególnie nie znają właśnie tamtego starego serialu, co wy myślicie o tym serialu? Czy da się go oglądać właśnie jako taki nowy, czy trzeba jednak obejrzeć tamten? Napiszcie nam w komentarzach może. A ja tobie bardzo dziękuję, Mario, za to, że zgodziłaś się porozmawiać. I dziękuję bardzo. W notatkach podamy linki do miejsc, gdzie ciebie można znaleźć, do twojego podcastu też. Super, bardzo zapraszam. Tak. A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia. Miłego dnia i życia.